1 czerwca to wyjątkowa data. Wiedzą o tym nawet najmłodsi. Dzieci mają święto, dostają prezenty i inne takie słodycze, ale teraz jest ta choroba, więc no, nikt nie idzie iść, ani nie idzie. Tylko w tych maseczkach trzeba chodzić. Dlatego Rada Sołecka i pani sołtys we współpracy z Domem Kultury w Ujeździe chcą umilić ten szczególny dzień naszym milusińskim. Z okazji ich święta każde dziecko w Sieroniowicach odwiedzili wyjątkowi goście. Mini i Minionek. Postacie z popularnych bajek miały do spełnienia ważną misję. Od rana jak te mróweczki Minionek chodzi i rozdaje dzieciaczkom takie skromne paczuszki, ale taki gest w czasie tego właśnie, w tej czasie takiego niezbierania się, nieświętowania, żeby te nasze dzieciaczki miały taki uśmiech na twarzy i zawsze taki gest milutki dla nich z naszej strony. No bardzo ładna niespodzianka pani sołtys zorganizowała. Dla dzieci to jest naprawdę wielka radość, bo wiadomo teraz taki czas, że są w domu, jest dużo zadań, no a dzisiaj taki luźny dzień. Wszyscy wiemy, że najlepszym prezentem są słodycze. Krówki, Kinder Jajko, dwa batoniki i soczek. Wszystko po to, by osłodzić najmłodszym ich święto, którego w tym roku nie mogli spędzić na festynach, ale kameralnie w rodzinnym gronie. Idziemy na przykład z rodzicami gdzieś z wyjść. I co to są za wyjścia zwykle? Na piłeczki, na plac zabaw się pobawić, spędzić czas z rodziną. Mamy krótkie lekcje, nauczyciele nam składają życzenia. Rano dostałyśmy prezenty i teraz też. Rodzice dają prezenty dzieciom. Licznik kilometrów i jakieś tam słodycze i jeszcze spodnie. W taki dzień świętują wszystkie dzieci, te młodsze i te starsze. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, Małgosia! Tak się cieszę, że jest Dzień Dziecka, bo dla moich rodziców zawsze jestem tym najkochańszym dzieckiem. I oby tak pozostało jak najdłużej.